Siema, siema, jestem Rajo Jeepa, to jest kącznik z naszej serii Podwórko Konisty. Witam was w kolejnym odcinku, razem właśnie w kolejny. Witam z widzami, cześć, są na Twitchu razem ze mną, jak chcesz też tam bądź, zapraszam serdecznie. Insta łapkę i suba, pod tym odcinkiem, będzie mi bardzo miło. Słuchajcie, dzisiaj fajny odcinek, coś nietypowego, bo zgrabianie. Kogo tu robi przegląd, jak tam panie Stasiu? Dobrze, idziemy, tylko panie, do góry patrz, bo na dole to nic nie będzie przeglądał. 60 jest gotowa pod przetrząsanie, a my ci jedziemy też MTT-em. W jakim miejsce? Jedziemy pod drzewo. Słuchajcie, tak jest. Waszych komentarzy nie czytałem, co prawda, odnośnie ostatniego odcinka, bo tam zapytałem, czy chcecie, żebym to drzewo wyciął, czy nie. Natomiast ja uznałem, że pewnie chcecie, żebym to drzewo wyciął, dlatego już się za to zabieram. Jedziemy tam to drzewo wycinać, bo powiem szczerze, że tak. Muszę nagrać się 4 odcinki, a nie mam po prostu kiedy tego zrobić i nie mam z czego tego zrobić, więc po prostu, że łapię się czegokolwiek, ale obiecuję, kolejny odcinek będzie duży progres, dużo się zmieni, będzie wszystko posiane, będziemy azocić, będziemy tak dalej działać, więc będzie się po prostu działo w kolejnych sezonach, w kolejnym odcinku już dużo się zmieni, ale dziś muszę po prostu nagrać i nie mam co za bardzo zrobić, więc mówię, przetrząsanie mam zrobione, można zrobić i można się tam ogarnąć to wycinki drzewa, nie? Także, cześć Artur, witam. Siemaneczko, dlatego dzisiaj właśnie idziemy pod drzewo, wytniemy sobie tamto, zakupimy też pole, słuchajcie, bo dzisiaj w planach jest zarobienie 10 tysięcy na tym drzewie, no i kupienie sobie tego pola, które to jest. To pole oczywiście trzeba zaorać, znaczy wlać wapno, zaorać, ponawozić i zrobić z niego łąkę, bo teraz tu będę miał łąkę taką połączoną razem z, tą łąką, nie? Jedną łąkę mi odchodzi, więc fajnie było mieć po prostu drugą, nie? Więc jakby nie było dobrze sobie by tutaj ogarnąć to. Dobra, ja sobie to stanę w tym miejscu. Wysiądziemy sobie ściągnika, no i co? I wycinka tego drzewa, po kolei leci. Cały ten zagajnik ląduje oczywiście do kosza. Ja sobie też potem to myślę, dosiaj już ten spokojnie. Kurde, wiecie co? Tu nic nie widać. Dajmy sekundkę, dobra. Bo tu jest tak tragicznie to w krzunach porobione. Trzeba troszkę sobie tutaj poradzić, wiecie, ręcznie, tak o nie? Bardzo przepraszam za takie coś. Ale trzeba to tak zrobić, dobra. No i teraz widzimy, co trzeba wycinamy. 4 drzewka tylko, naprawdę niedużo. No ale musimy w końcu coś tam... Matko boska! Witamy w kolonii! Dziękuję serdecznie Kamil Kuba 00 za subika. Mega miło mi, że ty jesteś. Dziękuję. Okej. Okay. Pniaczek oczywiście to do wycięcia idzie. Nie ma co. Dzięki Kuba, naprawdę. Okej. Obrócimy sobie to. Na pół. Aha, fajne. Dobra. To jest największe drzewo oczywiście, także trochę z nim tutaj będzie te zabawy. Co lekko wiesz, żeby potem móc usunąć pniaka, nie? O! Idealnie na drogę spadło, no i fajnie. Torpeda TV, kurde, myślałem właśnie ten nick, ale trzeba mógł go czytać, ale dobra, Torpeda jest nick fajny, jak najbardziej. Siema Torpeda. Wow, 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 co jest? Kawiórka mnie wciągnęła za nogi do tego, wciągnęła mi wiórka za nogi do tego, na drzewo. Trochę zasuniemy to. Okej. Okay. A, jak coś chciałem też to zrobię tak jakby takie cięcie lekutkie z tego ładowania, nie będę wam wszystkiego pokazywać. No bo też nie ma sensu. I też nie będzie to do końca realne w moim wykonaniu. Jak wiecie. Dlatego proszę sobie to załaduję i z wami się po prostu będę widział już jak to będę ogarnięte, nie? Dobra, ładnie ogarnięte to jest, spoko. To też tego patyczka można tutaj dać. I jeszcze to wycinamy. Czytem serię malutkie drzewka, czy nawet spore drzewka. Cześć Szymonek, witam, witam. Czemu tak wysoko tniesz? Jakby się dało, to by no... Wiesz co, właśnie problem z tym pieńkiem jest, nie? Zawsze właśnie się go da go usunąć, nie? A ja potem niestety właśnie taki wypoczać, skoro mam lumberjacka właśnie. O, dobra, trochę tak wiecie... Przymykamy oko, nie? Nie jest to gdzieś tam realna seria. Co bardzo. Okej. Okay. Ale taką myślę będzie git, nie? Dobra, pasuje. Dobra. To co, teraz jakoś to na równo trzeba w miarę podnieść, nie? Popchniemy sobie troszkę to. Dobrze poleciało. Dobra, tutaj jeszcze wytniemy sobie tą kawałeczek. Nie zwracajcie w ogóle ludzkiej uwagi na to, że tu jest ten. Że tu jest zasiane. To i tak jeszcze się przesieje potem. Jak mówię, bo to będę jeszcze dosiewał ten rzepak w tym miejscu, żeby było na równo. Nie będę czekał do kolejnego sezonu, tylko teraz to ogarniemy. Miał być na zimę, jak mówię, ale jednak to zrobimy teraz. Ok, jest w miarę spoko. Tu jeszcze sobie przetniemy to. Kawałeczek. Jak to teraz równo w miarę, żeby było tutaj, nie? Troszkę popchnąłem, no. No tak wiesz, jak skopa po prostu dajesz, nie? No, tak skopa po prostu dałem to.
Okej, okay, pasuje. Dobra. Nie wiem, to jest tego drzewa będzie. Ale to fajnie. Ty, ale nawet nie wiem, czy 10 koła mi się uda z tego ogarnąć, nie? Bo 10 tysięcy to by było fajnie, nie? Dobra, to jest kwota. Na pewno. Ale wątpię, że to uda się tyle za to zarobić. Dobra, zjemy sobie pniaczka. Tak, zrobimy dzień z tym tyłem? No i dobrze, jeżeli tak, to fajnie. Po to tu jestem, że dawać wam uśmiech trochę, nie? Tniemy to jeszcze, tniemy. Dobra, to co? Tu jeszcze gdzieś ten? A, to jeszcze muszę wyciąć. To jeszcze. Gdzie ty idziesz? O kurde, już było wycięte trochę. Dobra, no. Teraz tylko to jeszcze to ogarnę od drogi. Dobra. I co? Bierzcie to za ładunek, widzimy się za chwilkę, jak to ogarnę. Także dajcie mi chwileczkę, nie? Po prostu ja to załadujemy sobie za chwilę. Wracamy blisko ponownie, już jesteśmy. Właśnie tutaj wyjeżdżam sobie z tej drogi, trochę ludzie mi przepuścili. Mam drzewo wycięte, wszystko widzicie tam, nie wiem co widać. No, pusty zagajnik widać. Zresztą będziemy jechać też tamtędy, zobaczycie, nie? Więc mam to ogarnięte, drzewo było załadowane, no i za chwilkę też będziemy sobie działać z przetrząsaniem. Ja to szybko wjeżdżam, raczej tak o. I nawet nie wiem, czy może to pole ogarniemy, albo chyba to ogarniemy, bo dawno tutaj byłem, więc podziałam sobie, nie? Nie mam pojęcia, jakiego co to jest, a co znaczy? Nowe lakier do świątki dawaj. Świątka miała dopiero remont, więc raczej bez lakierku. Teraz planuję zrobić nowy lakierek w MTZ-cie, nie? I myślę nawet, że w kolejnym odcinku może coś takiego pomyśleć, nie? No, na kolejnym streamku, jak będziemy robić odcinki, to dopiero dowalniemy nowy lakierek do MTZ-a i wierzcie mi, że pomysł, który mam w głowie, mega siedzi. Mega, mega fajny, oryginalny bardzo. A to zobaczcie niedługo, nie? Od farm do firmy? Ojej, jakie to było, nie? Od farm do firmy, no. Tylko tam właśnie grzebaliśmy, było co drugi odcinek, była nowa siątka. A tutaj chcę robić jednak tą siątkę co sezon, nie? Jak już zmieniać, nie? Bo też troszkę tak w miarę realnie chcę zagrać. Kurde, proszę, to by 10 koła z tego zrobić, nie? Nie ma tego specjalnie dużo tego drzewa. Potem tylko dwa takie większe były. Ale jakby zrobić tak z... Kurde, żeby chociaż tak z 6 koła, żeby było, to bym wziął piątkę kredytu i bym kupił na to pole, tylko, nie? Naprawdę, ono mi się mega się przyda, nie? No dobrze, bo jakby tak się udało to zrobić. Dobra. Do środka nie wjeżdżam tam. Ej! Zapomniałem na śmierć o tym, patrzcie! O, ale chyca! Przecież ja tu jeszcze mam drewno, które tego nie sprzedałem wtedy, bo nie mieli miejsca. Powiedzieli, rozhoduj... panie, rozhoduj pan tutaj to i tyle. O kurde! Sprzedało się! Aha, nie mają miejsca. Aha. To nieważne w takim razie, no trudno. Docieśli? O, no. A on też skupuje normalnie? Drewno? Pan cieśla? Czy nie? Skupuje? Żartujesz? Jedziemy do cieślaka, jedziemy. Gdzie jest cieślak? No, a raz zobaczymy. Dobra, cześć, Kaszek, trzymaj się, miłego myju. Gdzie on tu ma ten triggerek? Ja się nie pamiętam. Chyba tu gdzieś się zajeżdża, nie? O, tutaj jest. Tylko to trzeba opuścić to chyba, nie? Okej. Okay. Dobra, i gdzie on to skupuje? Tu jest trigger? Chyba tu jest trigger, nie? O, poszło. Sorry, za ten. 6 tysięcy? Ty, prawie się udało. Dobra, w takim razie, słuchajcie, robimy teraz zakup nowego pola. Bez dwóch zdań, trzeba to ogarnąć. Jak mówię, biorę piątkę, znowu 50 tysięcy kredytu, ale kupujemy teraz pole. 31 właśnie kupujemy, ale 35 pole, tak? Nie, 65 pole. 64, przepraszam, 64 pole, ale ma 35 arów, więc spoko. Na łąkę będzie w sam raz, to sobie powalniemy, połączymy. Cacy będzie. Wierzcie mi, będzie cacy. Tam też fajne miejsce będzie sobie ule postawić. Także będzie tylko miodek na pewno do roboty. Dobra, to co, jedziemy. Oby się udało to jakoś dobrze w miarę szybko dojechać. A to pojedziemy na skurty może, co? O, pojedziemy na skurty, wam pokażę coś fajnego. Pokażę, jak teraz to pole wygląda, nie? Sprzedaj pole, co, że tam? Nie, no właśnie pole chciałem zakupić, nie? Chciałem pole zakupić, nowe właśnie. I będę sobie tam fajnie łączył. A tam się mam drzewko do wycięcia. O, dobra, to na kredyt spłacimy i tak, nie? W sensie, to piątkę co wzięliśmy, to ten spłacimy.
No tam też będę żabkę do wzięcia. Patrzcie, jak tu w ogóle fajnie teraz to pole wygląda, nie? Takie łyse, takie puste. Fajnie. Może szkoda, że nie ma tych zagajników, ale jednak zawsze to lepiej też będzie wyglądać, będzie mi się lepiej to zbierać to pole, nie? Kosić i tak dalej. Polski rolnik, nagrałem odcinek, nie wiem czy wiesz właśnie, odcinka mam dopiero 15 minutek, dostałem jeszcze jakieś wycinki i tak dalej. Więc wiesz, nie mogę tak ten zrobić, najpierw tak odcinki, bo jeżeli nie tego odcinka nie nagram, to nie będzie daily, a o daily teraz bardzo mocno walczę, nie? Żeby to daily było utrzymane, więc jakby przestój to trochę słabo, bo robię swój challenge, nie? Jestem ciekaw, ile z daily wytrzymam. Ale tamto teraz sprzedałem już, Bartexis, co na skupie leżało, wiesz? Tam to poszło. Dobra. Dobra. Zawijamy tutaj. Trochę wolniej. Dobrze tu uważać. Inną muzykę może włączę. O, to fajne. To fajne. Dobra, przyczepkę sobie tu staniemy. Nie, ten podwórek to jest mega rzecz. Naprawdę tak tu fajnie daje klimatu. I jeszcze tyle miejsca, że no po prostu kozak, nie? Dobra, siuntka, natłoki. I rzecz jasna lecimy, nie? Lecimy z tym. Przetrząsać sobie. A! Tam przetrząsamy sobie poletko. No, też w ogóle dajcie znać, co o tym sądzicie. O tym pomyśle moim, rzecz jasna. To już sobie właśnie agrega, dopiero co go odpiąłem tylko. Co sądzicie o tym pomyśle na przemalowanie MTTA? Yes! Jakie kolorki byście mu dali? Witamy w no nie gadaj. Smerfuś? Piąty miesiąc suba? Czy to jest Smerfuś? Siemanko, jaki miałeś nick wcześniej Smerfuś, bo cię totalnie nie kojarzę, nie? 50 suba, Smerfuś. Nie, no nigdzie nie wiadomo, pewnie jakiś stały widz, tylko zmienił nick, nie? Dobra, jeszcze to rozkładam. I od razu właściwie wpierdzielam się tutaj, nie? A, Jastrząb! Witam Jastrząb, cześć! Jastrząba kojarzę. Ale mogę się domyślić, bo też masz takie małe rozróżnaki w tym. No to siema, witam. Smerfuś chłop się nazwał. Dobra. Odpalamy. I ogień, nie? Myślę, czwórko pojadę? Czwórko chyba pójdzie, nie? Chyba tak. Ostatni raz, mam nadzieję, już korzystam z tej przestrząsarki, bo trochę malutka się zrobiła dla mnie już, nie? Taką takie kawałki pól to jednak sporo. Bo tu jest ile? 65 arów chyba na tej łące, nie? Więc tak trochę jest jednak, nie? A właśnie jak mówię, tą łąkę będę przekształcał na pole, będę je orał i tak dalej, bo bardzo dobra klasa gleby jest. I też mega... mega potencjał pod łączenie pól, po prostu, wiecie? Naprawdę, to jest bardzo fajny potencjał pod łączenie pól i wam to kiedyś pokażę, nie? Obiecuję wam, że kiedyś wam to pokażę, bo chciałem tutaj te wszystkie pole dookoła wykupić, zagajnik tylko sobie zostawić i cacy było pole tylko, nie? Czy ty się ogłosiłeś, co tam robisz, bo ja wiem, co się dzieje? O co ci chodzi, Fielson? Elegancko to leci, elegancko. Bo nie wiem, coś ogłosiłem. Za chwilę będziemy lecieć w Sons of the Forest, nie? Aha, no tak, Gregu, dokładnie. Będzie nie work in progress, to wszystko wam powiem też, nie? Odnośnie tej nowej mapki, co jest 5 i tak dalej. Dobra, także tego. To nie to chodzi o mapkę? Nie wiem w takim razie o co ci chodzi. Dobra, wiesz co, wiesz, to pogadałem po odcinku, dobra? Bo teraz nagrałem odcinek na YouTube'a i chciałem, żeby wszystko... Chciałbym tutaj sobie elegancko poodcinkować, a potem będziemy gadać normalnie na już The Forest'cie. Mówię The Forest, to jest Sons of The Forest, ale wiecie co chodzi, nie? W lesie. Już będziemy grać w las, to dopiero tam sobie ogarniemy, nie? Też tak za bardzo nie lubię gadać o takich sprawach streamowych na odcinku, bo też trochę psuje imersję i wybija bardzo z rytmu ludzi, którzy oglądają, nie? Ten gameplay, także... No wiecie, dajmy sobie trochę tak na luzik, nie? No, dobra. Kurczę, czy ja się to w ogóle skończę? Raczej wątpię, nie? No ale tak jeszcze chociaż jeden przejazd bym zrobił dookoła, żeby cokolwiek tutaj ogarnąć. Bo te odcinki to w sumie fajnie, żeby się pojawiały. No i też to daily właśnie... Po to tak nagrałem trochę tak na szybko te daily, te odcinki tak na szybko, właśnie po to, żebyście mieli te daily właśnie, nie? Więc dobrze byłoby to właśnie ogarnąć sobie tak o. Bo wiecie, mi jest dzisiaj taka nerwówka z tymi odcinkami. Dosłownie
Są i tak, jest 28, miał być DeForest właśnie, teraz grany, wiecie co chodzi. Nie będzie mnie w poniedziałek i wtorek, nie będzie streama, dzisiaj jest sobota, jak to nagrywam. I tak, odcinka na niedzielę nie miałem na poniedziałek, nie miałem jak na wtorek, nie miałem na środę. Cześć Kasper, dzięki za followka. Bo jak będzie stream w środę, to on już będzie na tyle późno, że nie zdąży nagrać odcinka, jak zmontować go i go wrzucić. Więc muszę nagrać odcinki aż do środy. Czyli 4 odcinki muszę nagrać, nie? No i właśnie dzisiaj jest ten 4. odcinek, który nagrywam dla was na środę. I oby wszystko się udało dobrze i żeby to cacy było, prawda? Czy ja mam w tytule napisane jeszcze coś o PGR-ze w ogóle, czy nie? W tytule streama? Bo jak coś to nieaktualne, nie wyrobi mi się z PGR-em dzisiaj, nie? To dużo roboty jest na koloniście dzisiaj. Na podwórku. Mam, to nie dam rady dzisiaj z tym wyrobić, nie? Czy będzie The Forest na YouTubie? Nie, raczej nie. Raczej nie, to jest taka fajna seria po streamie, nie? Albo właśnie ludzie, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście serię z The Foresta, nie? O. Tak zapytam raczej, nie, że będę się do tego tak mocno sugerował, ale zapytam, bo może akurat on się byście chcieli, nie? No znaczy, że YouTube jest taki typowo farmingowy, nie? Gdzieś tam Twitch trochę bardziej otwiera się na te gierki, więc no, nie chcę teraz za bardzo mieszać, nie? Lukas Vitarello, siemanko, witam. Hola? O, hola. Thanks for following my channel. hello. Na stream lepszy, no na stream lepszy, bez wyzwań. Tak jest, tak jest. Witam Wiktor, siemaneczko, cześć. Możesz się przywitać właśnie, bo nagrałem odcinek na YouTube'ko. Także załapałeś się perfekto. Tą tylko muszę wyrąbać. Okej. Siema Katrzak, witam. No i farcie, fajnie tutaj poszło. Nie, to chyba nawet dzisiaj może skończymy to przetrząsać. Na tym odcinku. No. Kurde, trochę szeroko łapie ten przetrząsacz, nie? Bardzo szeroko łapie. Aż tam, aż nie? Znaczy to w sumie dobrze łapie się, że nie? Pozdrawiam siebie z środy. Dokładnie tak, Jakub. Dokładnie tak. Trochę to śmieszne takie, nie? Ale no, no tak jest niestety, nie? O, trochę tak przetrząsamy sobie na zebrę. Czemu masz napisane w tytule z synem w lesie zamiast w lesie? No, Sons of the Forest, nie? To jest tłumaczenie angielskie i oznacza... Jak się przetłumaczy Sons of the Forest, to jest synem w lesie, nie? Dlatego mam tak. Dlatego mam tak ustawione w tytule. MTZ-82? Nie mam pojęcia, jakie on ma znaczenie, ale chyba tak. Chyba tak. Dla mnie to jest po prostu parczerski MTZ i dla mnie on... O, znaczenie nie ma, to jest już tak mocno modyfikowany ciągnik, że on już nawet sam nie wie, co ma, co nie ma, nie? Okej, okay, to już sobie zajedziemy. Wiem, że to trochę tak jeżdżę, jakby chciało, nie mógł, ale... A, mniejsza o to, nie? Tak się jeszcze potem pozgrabia, także... W ogóle zgreberkę to mamy z rąbisto, tą taką dużą ruską, mega rzecz, nie? Syna wielasu? Nie no, syny w lesie, co ty? Jak jest, ja nie znasz, chłopie. Łukasz, siemano, witam. No, także... A, jak coś na kolemciku, nie będę radzić robić z wami to jakiś prasowań, jak już to można gdzieś tam... Znaczy nie, może prasowanie się zrobimy, ale na pewno nie zważenie belek, już koniec. Belek więcej nie zwożę na odcinku, to jest przerąbana rzecz, tak samo jak nie na odcinku nie robię układania drewna, bo to są te dwie czynności farmingu, które opierały się na silniku gry, który jest zepsuty i co by nie było. Tak jest, Łukasz, odcineczek nagrywamy. Ja troszkę sobie tak właśnie jeszcze dzisiaj pozwoliłem sobie jeździć z kamery z drona. I tak sobie właśnie działam, nie? O. Ty, no skończymy to poletko dzisiaj, tą łąkę. Fajnie ogarniać. Kurde, już bym naprawdę chciał gdzieś coś trochę pójść do przodu, nie? Znaczy już w sumie kupiliśmy pole, nie? Jakbyśmy tak kupowali co sezon pole, to idzie ogarnąć się z tym tak, żeby trochę tutaj zarobić tej kasy, nie? Pozdro, ja pozdro, oczywiście, że tak. Tylko jeszcze raz muszę przyjechać, no. Na raz tego, a może złapię teraz? Okej, tak już muszę cofnąć się, nie? A to się zaraz cofniemy, nie? Znam i to są wielasu? Słuchaj, angielski może znasz, ale sarkazmu i żartu już chyba nie wyczuwasz za bardzo, nie? Trochę tutaj... młody widz się dał followa, nie wie, co jest pięcie na naszym kanale. Miałeś zepsuć, okej. Dobra, no, zagranicznik fajnie. Akurat nie żałuję, że go zostawiłem. Myślę, że to spoko pasuje nawet, nie?
Ale samo pole w sumie jest takie dosyć różne. A, tu jest słup, jest jakby zagajnik, nie? Tak byśmy musieli to omijać. Także no, nic się nie stało. Jakie pola na kolonie ma najlepszy klimacik, możesz powiedzieć? No te, na których gram, rzecz jasna. Nie, tak serio, to właśnie zawsze staram się poti 24, dzięki za fałka. Tak właśnie powiem ci szczerze, że na kolonii, tutaj właśnie na tej serii z podwórka kolonisty staram się wybierać doskonale wyselekcjonowane pola pod względem klimatu. No i ten. I właśnie wybieram sobie takie, które będą fajne dla mnie, fajne dla widza, nie będą takie proste, nudne, tylko to się na nich będzie działo. No i też patrzę oczywiście pod możliwość rozwoju, nie? Czy to pole się nadaje gdzieś tam na przyszłość, nie? Czy nie będzie gdzieś tam mi, powiedzmy, przeszkadzać, albo czy będzie właśnie możliwość połączonego z czymś innym, jakimś innym polem i tak dalej, nie? Wiesz, o to właśnie mi chodzi. Jak można wygrać? A co chcesz wygrać? RSR 12. Ja chcę chodzić, giveaway to już były, nie? Nagrałem filmik gdzieś koło 16 rzuciłem na YouTube'a, czy koło 17 chyba. Że, nie, koło 16 rzuciłem filmik, że będzie, będą 3 giveaway'e od 17, 19, 17, 18, 19, nie? No już gdzieś były, bo jest 20:15. Dobra. Słuchajcie, zajeżdżam sobie na gospo, albo nawet nie, tu sobie skończymy. Włączę awaryjki. Gdzie mam te awaryjki? Tutaj mam. O, dobra. Słuchajcie. Dzięki za odcinek, mam nadzieję, że on się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście stawcie łapeczkę w górę i napiszcie mi komentarz. Ja uciekam z widzami The Foresta, wpada się stream, bo tam to właśnie gramy sobie w to. Do kolejnych, trzymajcie się, znak tam trudno. Trzymajcie się, do kolejnych, cześć. Pozdrawiam, pa pa, na razie.